Muzeum w Wałbrzychu od początku 2013 roku zyskało nowego dyrektora. Do tej pory przez ostatnie kilka miesięcy obowiązki te pełnił Jacek Drejer, po tym jak z funkcji dyrektora musiał zrezygnować Marek Stadnicki. Pod koniec grudnia 2012 roku został rozpisany konkurs na stanowisko dyrektora tej placówki, do którego przystąpiło 7 kandydatów. W wyniku konkursu nowym dyrektorem Muzeum w Wałbrzychu został pan Jacek Drejer. Konkurs został przeprowadzony w grudniu 2012 roku. Na ogłoszenie konkursowe aplikacje swoje złożyło 7 kandydatów. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli instytucji takich jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także Stowarzyszenia Zawodowe i Twórcze, Rada Muzeum, jak i przedstawiciel prezydenta Wałbrzycha oceniało te aplikacje. Do kolejnego etapu zostało zakwalifikowanych 5 osób. Z tych po przesłuchaniu komisja konkursowa zarekomendowała na stanowisko dyrektora pana Jacka Drejera. Ta propozycja została zaakceptowana przez pana prezydenta i z dniem 1 stycznia 2013 roku pan Jacek Drejer objął stanowisko dyrektora tej placówki. Komisja, która oceniała kandydatury, podjęła decyzję o rekomendacji na stanowisko dyrektora muzeum Jacka Drejera, który w muzeum pracuje od 2009 roku. Do tej pory również pełnił funkcję pełniącego obowiązki dyrektora wałbrzyskiej placówki. Ma wykształcenie wyższe, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą. Zna także biegle język niemiecki i angielski. Był wykładowcą na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Także pełni tam funkcję wicedyrektora Instytutu Języków Obcych. Nowy, stary dyrektor ma wizję poprowadzenia muzeum w nieco innym kierunku niż dotychczas. Jaki to kierunek? Plany, zamierzenia. No może trochę wybiegające poza rok 2013, bo na pewno są to plany czy strategie, które wymagają dużo więcej czasu. Przede wszystkim nadanie temu wałbrzyskiemu muzeum jasnego profilu. Konkretnego profilu i tutaj takim narzucającym się jako samodzielnie pomysłem, to jest Muzeum Porcelany. Jest uzasadnione z kilku względów. Przede wszystkim historia miasta, historia regionu, które było zagłębiem porcelany. To jest element historii, który może nie zbyt często jest podnoszony, niezbyt często popularyzowany, ale na pewno o Wałbrzychu w ten sposób trzeba myśleć. No, drugi powód to jest to, czym dysponujemy, czyli zbiory działu ceramiki, największego w zasadzie działu w muzeum. Myślę, że koniecznie trzeba i warto je pokazywać. No a powód trzeci to jest niejako wymóg dzisiejszych czasów. Większość muzeów w tej chwili ma pewien określony profil, pokazuje pewną wybraną część swoich zbiorów. Także tutaj takim pomysłem na Muzeum w Wałbrzychu jest właśnie pójście konsekwentne w kierunku Muzeum Porcelany. No i z tym wiąże się cały szereg dalszych działań, bo to jest i strategia zakupu muzealiów, i strategia organizowania ekspozycji stałych i czasowych. No i kwestia kreowania w pewnym sensie wizerunku tego muzeum, ponieważ jeżeli doprowadzilibyśmy tutaj wspólnie z pracownikami do tego, że rzeczywiście będziemy nazywać się za czas jakiś Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, to będzie to pierwsze w Polsce i jedyne jak na razie muzeum tego typu, nie licząc no oczywiście muzeów, które powstają przy fabrykach porcelany, ale takie pierwsze samodzielne Muzeum Porcelany, mam nadzieję i uważam, że ma szansę przyciągnąć zwiedzających, no nie tylko właśnie z Wałbrzycha, nie tylko z tego najbliższego regionu, ale i z Dolnego Śląska i z całej Polski. Porcelana w Wałbrzyskim Muzeum nie jest tematem nowym, szczególnie, że niejednokrotnie odbywały się tam spotkania i sympozja znawców porcelany z całego świata. Pomysł na porcelanę, on oczywiście wynika z tych powodów, o których wspomniałem wcześniej, ale rzeczywiście grono ludzi mniej czy bardziej zainteresowanych tym tematem, czy to kolekcjonerów, czy to po prostu miłośników akurat tego białego złota, jak nazywa się czasami porcelanę, jest naprawdę, naprawdę duże. Tak naprawdę to my w tym kierunku już idziemy od dłuższego czasu. Te odbywające się co roku w Wałbrzychu plenery, sympozja ceramiki, porcelana inaczej, gdzie zawsze efektem tego pleneru, tego sympozjum jest wystawa organizowana w muzeum. One ściągają ludzi, artystów, ceramików z całego świata. To są nie tylko Polacy, nie tylko Europejczycy, ale wielkie grono artystów z innych krajów, czy to Australia, czy to Japonia chociażby.
Więc jakby te kroki, które w tym kierunku idą, już są podejmowane od pewnego czasu. Chodzi raczej o konsekwentne pójście dalej, o konsekwentne jakby realizowanie tej strategii. Dla sympatyków historii mamy jednak dobrą wiadomość. Mimo zmiany profilu, Wałbrzyskie Muzeum nadal będzie funkcjonowało na podobnych zasadach z działami historii i sztuki. Na pewno profilowanie muzeum w kierunku porcelany nie oznacza, że nagle pozbywamy się pozostałych eksponatów. No, pomysł w ogólnym zarysie jest taki, żeby przede wszystkim odtworzyć tutaj w budynku Pałacu Albertich ten jego pierwotny charakter. To była rezydencja wałbrzyskich kupców, wałbrzyskich przemysłowców. Chodzi o to, żeby ten budynek stał się znowu pałacem, żeby jakby wyposażeniem tych pomieszczeń były no właśnie eksponaty z działu sztuki, jak meble, jak obrazy. No a temu, żeby towarzyszyła porcelana, historyczna porcelana, żeby w tej aranżacji jakby umieścić już gabloty z eksponatami ściśle związanymi z porcelaną. Porcelaną historyczną, jak mówię, bo Muzeum Wałbrzyskie zawsze było muzeum nakierowanym na historię, raczej muzeum historycznym, no związanym oczywiście z regionem, tutaj z miastem, z regionem. Z tego też nie zaniedbujemy. Na pewno dział historii miasta i regionu w dalszym ciągu będzie pracował tak jak do tej pory, czyli gromadził te wszystkie dokumenty, świadectwa tego, co w Wałbrzychu się działo i dzieje się, opracowywał w dalszym ciągu historię tego miasta. Także raczej chodzi o zintensyfikowanie działań w pewnym kierunku niż o rezygnację z pozostałych. Zmiany zachodzą wszędzie. Czy w tym przypadku zmiana doda nowego bodźca starym murom? Okaże się już wkrótce.